Cześć, jestem Hania i dzisiaj pokażę Wam mój domek, który zbudowałam dla dwóch nowych pet shopów od mojej fanki Julity, którą bardzo pozdrawiam. On jest dosyć mały i teraz Wam go pokażę. A to są te pet shopy, które już ubrałam oczywiście. Dobra. Tu mają taką ozdobę. Takiego drutu i piórek. Tutaj mają kanapę, na której są trzy poduszki i pilot, którego tata wczoraj nie mógł znaleźć. Rzeczywiście on jest mini. Tu jest szafka. Tutaj jest w skrzyni skarbów takie, nie wiem jak to się nazywa, no takie te. Gwiazdka. I tutaj są takie rzeczy łazienkowe, na przykład szczotka, pasta. O. I takie korale. Okej, okay. A tam są wąsy. Tutaj jest kuchnia, w której jest takie dwa napoje. Wiśniowy i czereśniowy. Tutaj jest pałka, banan, lód śmietankowy, mój ulubiony smak, kość, dwie babeczki, takie ciasteczko, tu jest miseczka, w której jest cukierek, makaron, dwa jabłka i orzeszek, biurko takie. Tutaj są spinki. Oj. Tutaj są pet shopy wycięte. A tam są listki takie. No co mi dzisiaj to wszystko spada? Tutaj jest taki odświeżacz powietrza. Tablet. Z żabą, patrzcie. No wiecie, to jest takie 3D. Tu jest, są pierścionki moje, ale ja ich używam dla nich jako takie, no, wisiorki. Pianino, tu jest korona, taka pałka, mydełko i taczka, w której są opaski. Tutaj jest ten gościu z minionków, nie wiem jak on sam się nazywa, bo nie byłam na tym filmie w kinie, może kiedyś. Papuga z Rio, to jest papuga? Tak. Tu są opaski w takich jajeczkach. Tu są różne kolory. Niebieski, zielony, fioletowy, pomarańczowy, żółty i różowy. A tutaj są, no wiecie, takie, na przykład komputer. Takie rzeczy różne. I etui na telefon. Na ścianach są takie gwiazdki. Tu jest taki fotel, które zrobiłam poduszkę sama z babcią kiedyś. Lalka Lego, która ucierpiała w wypadku. Nemo, wróżka. Dobra. Taki lis, konik, który jest najładniejszy dla mnie ze wszystkich. Moi koni. Bo ja mam ich całkiem mało. No taki lisek, króliczek, misiu i taki nie wiem kto to. A i ten. Ten tata pandy. Kung Fu Panda, tak. To jest od świnki Pepy, bo kiedyś odcięłam. Już jest świnka Pepa, niestety bez misia. Misiu dla pet shopów, oczywiście z tych minionków, bo mam takiego jednego. Łóżko. Tu jest taki koszyczek ich do szkoły. Lalka. Tutaj jest lusterko i sztaluga do malowania. Zmywarka, która oczywiście zamiast w kuchni jest w pokoju. Dobra. Ja potem to wsadzę. To jest taki, nie wiem co to jest, ale jest. Stół z serwetkami i krzesłami dwoma, oczywiście dla pet shopów. Przesuńcie się, bo muszę dalej pokazywać. A tutaj są jajka i w nich jest piasek kinetyczny. Tu jest tak mało, a tu jest dużo. Aż po sam ten. Huśtawka,
koralik, nie wiem czy pokazywałam. No, widać chyba. A tutaj są pieniążki i taki pomadka. Udajmy, że tego nie było. Miałam zamiar im zrobić działkę, ale nie zrobiłam. Tutaj jest klapka i w środku jest ptak, z którego tata się wczoraj śmiał, bo no rzeczywiście jest śmieszny. Ustawka dla ptaka albo dla pet shopów i domek. I co ja chciałam... Aha, jeszcze tu jest drabinka, po której ten pet shop, bo on ma tutaj łapkę taką wystającą, może wejść i tutaj zbudowałam, to znaczy miałam taki klocek, przyczepić go na plastelinę i on może sobie jechać. Ale za dużo to nie pojechał, bo jest źle naciągnięty. Aha, to jest taki materac. Tutaj na ścianach jest serce, serce, Pepper, serce, kaktus, kalendarz, wini, serce, serce, gwiazdka, konik, gwiazdki, serce, serce, kaktus, okno, Penny, miś, Zoe, Russell, telewizor i Super Hero Girls. Taki no, ten. Breloczek właśnie. I taki domek właśnie zbudowałam. Cześć, Kuki. O, cześć. Co dziś będziemy robić, bo mi się strasznie nudzi. No mi też. Mam pomysł, mam pomysł. Może pobawimy się piaskiem kinetycznym? No, a my skąd wytrzaśniemy teraz piasek kinetyczny? Oczywiście, że skąd? Z naszych pudełeczek. Oto dobry pomysł, dobra, wyciągamy. Ania, pomóż nam. Yeah! Piasek kinetyczny, hurra, hurra! Ej, musisz najpierw zdjąć swoje ubranie, bo nie chcę, żeby się pobrudziło. No pewnie, dobra. Ja też się zbiorę. Wow, ale super ten piasek. Staję! O nie, ja się zatapiam. Jestem potworem kinetycznym. Wow, ale mnie bestraszyłaś. Normalnie cała się trzęsę. No chodź się ze mną pobaw, a ja się zanurzę tutaj w piasku. Okej. Kuki! Co ty ciągle mylisz mnie ze sobą? Ja jestem Kuki, a ty śmietanka. To znaczy na odwrót. Ty jesteś Kuki, ja śmietanka. No. Właśnie, nie wiem, co ty dzisiaj gadasz. A teraz robimy piaskownicę. Zrobimy wielką babkę? No pewnie, możemy zrobić. Przeniosę kubek. Mam. Wkładamy piasek kinetyczny do kubka. Ale duża babka to będzie normalnie, ale nie wiem, czy to teraz wyjdzie. No wydostań się w końcu! Bo coś ty to tam wkładała. Żeby zrobić babkę. Aha, teraz potrzebujesz coś ostrego. No, potrzebuję. Może skończymy już się bawić piaskiem, bo to tylko bałagan. A to możemy się bawić, posprzątasz, nie? Co ty powiedziałaś? Czekaj, mam odpychiwacz. Ok. Patrzcie, jak fajnie wyszło. O. Jak taki ten, jakiś drink. Dobra, i teraz to musisz wydubać, nie? Dobra, wydubałam. Żegnaj, kubku, jesteś niegrzeczny, bo utknąłeś tylko ten. Jak fajny jest ten piasek, nie? Ale to bardziej przypomina nie piasek, tylko bardziej taką plastelinę kinetyczną, co nie? Tak.
Musimy go całego rozpaćkać. No czekamy śmuzę. Po co? Żeby nam się miło ugniatało piasek. Ale cały czas nam się miło ugniata, nie? O nie. Dobra. Chowajmy już ten piasek, bo tylko jeszcze bardziej brudzimy ten dom niż jest. Masz w sumie rację. Już ci mówiłam to na początku, a ty oczywiście nie słuchasz. Podamy go po małych kawałeczkach. No. A pojedziemy kiedyś na plażę? Pewnie, że pojedziemy. No, oszalałaś, Kuki. Okej. Okay. Jestem głodna, a ty? Też jestem głodna. Zjem coś? No zjemy, no chyba jak się jest głodnym, to się coś je, nie? Aha, okej. Okay. Bardzo fajna ciekawostka, nigdy takiej nie słyszałam. No, to teraz słyszysz. Dobra. Siadaj tu. Ja ci przygotuję pyszny ten, pyszną... Pyszne jedzenie. Weź te ubrania tutaj stąd. Dobra, idę ci coś przygotować. Godzinę później. O, no co ona tam robi w tej kuchni? No to ile można przygotowywać coś do jedzenia? Jeszcze nie wybrałam co. Co? Ona oszalała. To lepiej ty tu siadaj, jak tam przygotuję to jedzenie. Będzie na pewno szybciej. Poślizgnęłam się. I znalazłam moją buteleczkę! Muszę się napić, bo chyba mi to wystarczy. Ała. Wszystko mi gdzieś spada, no nie wiem. Muszę się napić, bo chyba zaraz zemdleję z głodu. O nie, przez tą głupią wodę to jeszcze bardziej mi się chce jeść. Kazałaś mi usiąść, dobra. Przygotowuję w końcu coś do jedzenia, bo ona nie mogła, co ja przygotuję. No co by tutaj wymyślić? Może zjemy orzeszka? Nie, bo ona na pewno tam nie chciała. Ja se zjem, pokryję mu. Koń dzisiaj włożę pod poduszkę i se zjem w nocy. To damy je. To zjemy sobie teraz jabłka. Jestem. No i co przygotowałaś? Pyszne jabłka, co ty ich nie zauważyłaś? Jabłka! Jest jeszcze? Co? To ty już to zjadłaś, ja zje. Ja jeszcze nawet nie wzięłam jednego gryza. A ty już to zjadłaś. Bo ja byłam strasznie głodna. A ja jestem bardziej od ciebie. Skąd wiesz? Dobra, nie kłóćmy się, muszę to zjeść. Hej, mam pomysł. No niby jaki? Superowy. Na pewno wszystkie twoje superowe pomysły wychodzą na marne. Ale ten jest superowy, uwierz. No, to mów. No bo my mamy tych trochę koleżanek i kolegów z bloku pet shopów, nie? No mamy, no i co z tego? Może zaprosimy ich na jakąś imprezkę? Okej, to ja idę się pomalować. Zgodziła się szybciej niż myślałam. Jestem! No dobra, przygotowujesz jedzenie. Co? Co ty powiedziałaś? Mówiąc ja, oznacza, że ty. Ty. A ja będę se siedziała na kanapie i będę grała. Na pewno chyba śnisz. No dobra, idę przygotować to jedzenie, bo ty jak się zabierzesz za jedzenie, to nie skończysz tego do północy. Dobra, pozostał nam tylko orzech. Wszystko wyłóż na stół. Przyjedź mi kutaczką. Okej. Wyjmij te opaski. Dobra, pakujemy. Orzech.
kość, lód, cukr, jakieś napoje. Dam im moją wodę. Muszę się pozbyć jej. Teraz na zawsze. Dobra, drugi napój. Idź to zawieź. Spoko. Dobra, jestem z tą taczką, bo ona mi nie da żyć. Nie można nawet sobie w spokoju pograć w grę komputerową, bo wszystko trzeba robić. I ładnie to ułóż, ten obrus. I serwetki połóż ładnie. No jeszcze czego? Może jeszcze wypiorę wszystkie obrusy, które są u nas w domu. Nie mów tak, bo może za chwilę to będziesz robiła. Dobra, układam. A ty wymyślisz muzykę, czy ja znowu muszę? Ty! No to na wszystko ja muszę robić, a no to nic, tylko siedzi. Chyba na odwrót. No dobra, może jest na odwrót. Ja nic nie robię, a ona zawsze wszystko. Dobra, przywieź mi tą taczkę znowu. Dobra, zostało nam picie takie. Chyba czereśniowe. Pałka, banan, ciastko, babeczki i makaron. Makaron. A jest fasolka po bretońsku? Nie ma. Musisz kupić. A to nie chcę już fasolki po bretońsku. To nie chcę fasolki. Bo będę musiała ją kupić. Makaron, makaron. Ale i tak będziesz musiała iść do sklepu, bo już nic nie ma do jedzenia na kolację. Będzie nasza kolekko. Chciałam powiedzieć kolekcja. Kolacja. Dobra, skończyłaś już nakładać? Nie, nie skończyłam. A co? No bo ja będę teraz obdzwoniowała, żeby goście przyszli. No dobra, no to sobie rozmawiaj. Okej. Okay. Kiedy wszyscy już zostali powiadomieni o imprezie. Wszystko przygotowane, jak powinno być. Teraz można już se pograć na kanapie, na PlayStation. Dobra. Ale już można sobie pograć. Wysuń tą puszczapkę i wyciągnij mi pady. Dobra, ja chętnie też pogram. Bo już skończyliśmy robotę, to... Tu są nasze pady w tej oto szafeczce. Okej. Okay. Który bierzesz? Biały. No to ja biorę czarny. Okej. Okay. W co gramy? W My Little Pony. Nie, nie będę grała w żadne My Little Pony. Gramy w... Coś zagramy. Dobra, to ja też zaczynam. Biorę pada i gram. Ała. Usadowię się tu w końcu, bo... Dobra. Tak wygląda ten mój pad. Fajny? Fajny, fajny. Dobra. Jestem zmęczona. Chyba się prześpię, a ty se graj. Dobra. Ding dong, ding dong. Co to? Co to? Co to? Święty Mikołaj? Pewnie przyszli już do nas na imprezę. Dobra. Ciekawe, kto przyszedł. Tego, kogo zaprosiłam. Dzień dobry. O, dzień dobry, Gabrysia. Elo, elo, 320.
Hej, Suzy. Przyprowadziłaś ze sobą Piki? Oczywiście. Nie. Alinka? Ła, ła. Co ty robisz, Suzy? Piki wkracza do akcji! Au. Jeszcze tego nie opanowałam. Za mało chodzę na snowpark. Jaki snowpark? Na skatepark. Złotka przyszła również też. Magia. Dobra, siadajcie do stołu. Wszystko jest ładnie przygotowane, a my będziemy grali. Musimy ładnie przyjąć gości, czy też? Ja siadamy do stołu. Jee, wyżerka! Ale pyszne. Podzielcie się krzesłem. Jak możemy się krzesłem podzielić? Normalnie. Krzesła są bardzo duże. Krótka, siadaj. Za mało krzeseł mamy. Nie mamy, tylko wy się nie gnieździcie. O, co mnie popchnęłaś? Dobra. Jakie pyszności! Sama przygotowywałam. Na pewno, tylko nosiłaś na stół. Oj. Ha, 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 ha. Dobra, to zabieramy się za jedzenie! Co ciągle spadam w tym? Krzesło. Niam, niam, niam. Dobra, wszystko już zjedliśmy, to my idziemy, no pa! Ale miały być tańce. Nie. My już się śpieszymy szybko na autobus, bo zaraz na autobus Petrzopowy odjedzie i pa. Chodź, Piki. No idę, co się nie zdepliwisz. Czemu bierzesz nas to, minister? Nasz? Tornister? Oczywiście, że tak. A co ty myślałaś, że ja jakąś ci wielką torbę na Lego wystawiać? No dobra, nie. A wiesz co masz kupić? Nie, bo mi nie podasz listy. Musisz kupić sok czereśniowy i wiśniowy, ciastko, babeczki dwie, pałkę, banana, loda, makaron, kosz, orzechy, woda i cukierki. Tak dużo? Mhm. A chyba nie myślałaś, że ja ci jednego cukierka każę kupić. Masz pieniądze? No mam. Już po nie idę. Mam. Jest najlepiej całą 20 zł. Dobra. Tam. Dobra, jestem w sklepie. Dobra, co ja tam miałam kupić? Aha, ona mi da kartkę. To... sok czereśniowy. To ciastko. Babeczki dwie. Kurczaka. Banana. Loda. Makaron, kość, no wodę, orzeszka i sok po wiśniowym i cukierki. Dobra, to wszystko. Idę do kasy. Dzień dobry. Dobre. Gdzie masz zakupy? W tym koszyku. A. Wykupiłeś prawie wszystko ze sklepu. Jestem dziewczyną. Nie mówisz na mnie on albo wykupiłeś, tylko ona wykupiła. No, dobra, nie powtarzaj mnie. Makaron. Tit. Ładuj mi od razu do kosza. Jakie ty masz wymagania? Dobra. Sok wiśniowy. Tit. Orzech. Tit.
cukierki, które oczywiście się wysypały. Tit. Dwie babeczki. Tit, tit. Banan. Tit. Woda. Tit. Sok czereśniowy. Pip. Pałka. Pip. Kość. Pip. Lód. Pip. I ciastko. Pip. Razem będzie 48 złotych pet shopów. Może być 20 złotych? Nie, ma być 48 złotych pet shopów. Ale nie mam przy sobie drugiej gotówki i monet. Mogę zapłacić jutro? To zaraz przyjdziesz tu z resztą pieniędzy. Dobra, masz pani na razie to 20 złotych. Dziękuję. Narka. Do widzenia, do widzenia. Dobra, idę. Ale chyba się tej pani nie spodobało, że nie mam tyle pieniędzy. Jestem, mam te zakupy, co chciałaś, ale jeszcze muszę zapłacić 28 zł. Musiałaś dopłacić. No, jeszcze pani w sklepie, która pracuje na kasie, powiedziała do mnie jak do chłopaka. On. Albo kupiłeś. No bo ty trochę jak chłopak wyglądasz. Dobra, idę do tego sklepu. Idę jeszcze po gotówkę. A ja się w tym czasie pobawię piaskiem kinetycznym. Uje. Zmieszam te dwa. O nie. No. Zmieszam dwa piaski. Tego małego piaska kinetycznego i tego dużego zmieszam razem. Dobra, musimy wysypać obydwa piaski. O Boże, co ja narobiłam. O nie, dlaczego to się stało? Dlaczego? Czemu? Bo nie ma dżemu. Dlatego pewnie by mi tak Kuki odpowiedziała, bo Kuki lubi takie przezwiska dziwne. Przezwiska. Super przezwiska. Bo to nie jest jak w ogóle jak plastelina kinetyczna. Dobra. Wyniosłam to trochę i teraz ten piaseczek. Mam nadzieję, że szybko nie wróci, bo ja chcę się jeszcze tym pobawić. Dobra. Aha. Robię kulkę. Robię kuleczkę. Kładę na piasku kinetycznym i ugniatam. Znaczy zgniatam. Ciekawe, czy się przykleiło. Wow. O nie, chyba się nie przykleiło. Wow, jakie piękne. Placek. Ale teraz to trzeba trochę pomiętolić, żeby to się skleiło. Ale będzie dużo sprzątania. A to ja tam nie będę sprzątała. Posprząta Kuki oczywiście, bo Kuki lubi takie zadania. Kulkę i sprzątamy. Na szczęście ten piasek jest szybko, bardzo szybko do sprzątania. No to nie będę jej tak dużo wyręczała, bo zaraz będzie jeszcze się wyprowadzi, bo powie, że ma za dużo zadań. No a tak potrafi zrobić. Gadam sama do siebie. Teraz ładnie pougniatać. Jaki śliczny! Teraz jakby miał jakieś diamentiki w sobie. Och. Świetny. Schowam się w tym piasku i nie będzie mnie widzieć. Na pewno powie, a co tutaj ten piasek kinetyczny robi? Muszę go sprzątnąć. Ciekawe, gdzie śmietanka? Na pewno tak powie. Nie wiem, znam. Zobaczycie, widzowie. Na.
co tu robi ten piasek kinetyczny? Muszę go sprzątnąć. A gdzie jest śmietanka? O Boże, gdzie to jest? Co ty robisz? Czemu mnie straszysz? A mogę wiedzieć, czemu ten piasek ma takie niebieskie te? Ponieważ zmieszałam ten mały niebieski z tym dużym zielonym. Mój piasek? Nie. Teraz jest duży, ładny, wspólny. Jament. Duży, ładny, wspólny. Nie lubię mieć wspólnych zabawek, ale dobra. Jesteśmy przecież najlepszymi przyjaciółkami, które mieszkają razem. Żegnajcie, widzowie. To koniec odcinka. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!